Dzień dobry moi drodzy, w dzisiejszym filmiku robimy największy, najbardziej aktualny test leggingsów sportowych z najpopularniejszych marek w Polsce. Pod lupę bierzemy 10 marek i z tych marek właśnie zamówiłam te najbardziej kultowe, najnowsze, najpopularniejsze leggingsy. Z niektórych zamówiłam po dwa rozmiary, dwa, trzy modele. Wzięłam pod uwagę Wasze prośby, bo mówiliście, że może bym spróbowała o rozmiary większe, o rozmiary mniejsze. Także zobaczymy, jak dana marka się spisze. Tak jak jest czarno na białym, zaczynamy, bierzemy marki pod lupę. Lemis, Ocean Apart, Gym Hero, H&M, Bocowear, Carpatry, Strongpoint, Sinsay i Gym Glamour. Jeszcze brakuje Gymsharków. Gymshark troszeczkę się nie klasyfikuje, bo nie jest to polska marka, ale muszę Wam pokazać leggingsy z Gymsharka, ponieważ są... No, naprawdę bardzo, bardzo fajne i chciałabym Wam tutaj pokazać konkretne modele. Pierwsza marka, którą bierzemy pod lupę, jest to marka Lemis. Myślę, że mogę powiedzieć, że jest to marka, która jest świeża na rynku. Jest to firma Julii Wieniawy. Mamy tutaj leggingsy głównie na stronie przeznaczone do treningu, do jogi. Zamówiłam te dwa najbardziej kultowe modele w dwóch kolorach. To jest ten z nowszej kolekcji, ze starszej. Takie leggingsy kosztują 279 zł, na te dwie pary wydałam 555 zł, także naprawdę jest to, myślę, że wysoka cena leggingsów. Leggingsy składają się z 80% recyklingowanego poliamidu i 20% elastanu, no tu jest 78-22. Materiał wydaje się być bardzo przyjemny, kolory naprawdę ładne. Ja tutaj no, nie ukrywam, bo robiłam już test leggingsów, testowałam rozmiar S z tego koloru z Lemis, nie byłam zadowolona. Zobaczymy, jak leży rozmiar większy, czy coś się zmieni, jak one w ogóle wyglądają. Producent zapewnia nas, że produkt jest produkowany w Polsce, także za te dwie rzeczy plus przymierzamy i zobaczymy, jak wyglądają. Na pewno rozmiar większy z tych leggingsów jest na plus, ale powiem Wam, że tutaj marszczy mi się materiał, mniej trzymają w talii, także uważam, że ta S-ka była dobra. Tutaj czuję spory luz w tym obszarze i też jak idę, no to jak możecie zobaczyć, materiał tutaj się ściąga. Czy są to wygodne leggingsy? Nie powiedziałabym, ponieważ szwy wbijają się mocno w ciało. Podczas treningu nie będzie to wygodne. Ja czuję te szwy podczas ruchu. Ten obszar, to szycie, nie podoba mi się. Nie podoba mi się tutaj ten szew, jak one wyglądają w ogóle w obszarze talii. Mam wrażenie, że optycznie w ogóle powiększają talię. Ja też nie jestem osobą, która ma wąziutką talię, więc dodatkowo te leggingsy działają na niekorzyść. Czy podczas ćwiczeń na przykład widać nam tu niedoskonałości na pośladkach, czy widać jakiś celulit? Myślę, że tutaj... Trochę niedoskonałości są widoczne, ale jest też dosyć gruby materiał, więc no nie będzie to tak bardzo widoczne jak w niektórych cienkich leggingsach bezszwowych. Camel toe nie ma. Jak podciągnę maksymalnie, też nie jestem tutaj obiektywna, ponieważ tak jak mówię, ja czuję, że w obszarze talii, pośladków te leggingsy są po prostu za duże. Marszczą się, spadają. Poprzednia sztuka w talii mi się trzymała, jak była to S-ka. Także jednak trzymałabym się przy tej S-ce, ale M-ka na pewno tutaj luźniej leży. Aż tak bardzo te szwy się nie wbijają, ale są wyczuwalne. W tamtych leggingsach w S-ce to była po prostu masakra. Sprawdźmy, czy prześwitują. Ja mam czarne majtki. Prześwit delikatny jest, ja tu widzę. Jest delikatny prześwit. Wygląd pośladków, powiem Wam, że są to jedne z tych leggingsów, które no mocno spłaszczają pośladki. Nie wyglądają one korzystnie. Ten szew też wpływa na niekorzyść, bo tutaj ten poślad sprowadza do dołu. Powinno to być zakończone albo na równi, albo powinno iść do góry, żeby ten poślad był powiększony. Nie podoba mi się, jak pośladki wyglądają. No nie, ogólnie wygląd tych leggingsów nie. Przymierzamy rozmiar mniejszy, ciemniejszy kolor i dajemy ogólną ocenę. Te same leggingsy w kolorze czerwonym, rozmiar S.
No i w nich o wiele lepiej się czuję, tutaj się nie rolują, są lepiej dopasowane. W tym obszarze bardzo słabo się noszą, tu spadają w ogóle stali, nie trzymają się. Jakbym chciała sobie je podciągnąć, te szwy bardzo mocno wyczuwalne i też ja mam wrażenie, jakby one zaraz chciały pęknąć. Tutaj, no nie wiem, czy takie dostałam po prostu, ale jest delikatnie rozpruty szew. Także jestem ciekawa, jak przy dłuższym funkcjonowaniu te leginsy będą się sprawować. Myślę, że musiałyby się rozciągnąć. Tu na pewno w tym kolorze nie mamy żadnego prześwitu, chociaż trochę prześwitują. No ogólnie to nie. Nie są to wygodne leginsy, nie są moim zdaniem warte swojej ceny. Szwy są wyczuwalne, na pośladkach wyglądają no niekorzystnie, bardzo niekorzystnie. Tak zbierają w ogóle ciało. Ja bym nie dała tyle za to. Kolory są przepiękne, materiał jest miły, ale moim zdaniem krój, gdzie ja poruszam się trochę w tych leginsach i one już mi tutaj spadają. Nie, totalnie produkt nie wart swojej ceny. Myślę, że jest to po prostu zawyżone. Niewygodne są. Te leginsy po prostu są niewygodne. Zobaczcie nawet, jak moje pośladki wyglądają w innych leginsach. Czuję mocno te szwy przy wykonywaniu ćwiczeń. Tak samo czułam w różowych, w M-kach. Czuję tak samo w S-kach. A elek zamawiać nie będę, bo już tutaj by całkowicie latały. Także ogólna ocena leginsów z Lemis, myślę, że to jest 2 na 10. Plus za kolory, plus za materiał, bo jest przyjemny, ale to tyle. Nic więcej ta marka do zaoferowania w leginsach sportowych, w jakiejś wygodzie, jakości wyróżniającej się, nie ma niestety. Kolejna marka, którą bierzemy pod lupę, jest to Oceans Apart i powiem Wam, że aktualnie jest to najbardziej promowana przez influencerów, reklamowana przez dosłownie wszystkich na Instagramie, na Facebooku, wszędzie jest Oceans Apart. Jest to niemiecka marka, łącznie wydałam tutaj 800 zł za 3 pary leginsów. Bezszwowe leginsy, jedna para kosztuje 239, leginsy ze szwami 319,99. Moi drodzy, prawie, no nie mówię 1000 zł, ale 800 zł, 3 pary leginsów. Dobra, pierwsza para leginsów od Oceans Apart. Jak je naciągam, to już możecie zobaczyć, co tutaj się dzieje. Moi drodzy, leginsy z takim prześwitem od razu nie są w ogóle klasyfikowane. Ja w życiu nie założyłabym takich leginsów na trening. To są jak rajstopy. Jeśli chodzi o wygodę, są naprawdę bardzo wygodne, ale to, co się dzieje w tym, to, co się dzieje w tym obszarze, to jest dla mnie nieklasyfikowane. Przecież jak ja robię przysiad, to widać mi skórę, widać mi całe pośladki, całe majtki, każdą niedoskonałość. W tych leginsach nie wyjdziecie na trening, tu widać wszystko, nawet skórę po prostu, jakiekolwiek majtki byście nie założyły, białe, ciałowe, będzie widać Wam nawet elementy, część majtek. Zamówiłam też niebieskie, teraz przymierzam rozmiar M, pomimo tego, że jest to ten sam model, czasami kolor wpływa na to, na różnicę materiału, ale tutaj na przykład one już są o wiele mniej wygodne, o wiele mniej rozciągliwe. To samo. Wszystko to samo, tylko czuję jakby, jakbym tu miała XS-ki albo S-ki, a nie M-ki. One są, no widać wszystko. Ja tych leginsów nawet nie oceniam. Za te leginsy nawet bym nie dała 15 zł, 10. I w ogóle jeszcze są inne od tych różowych. Pomimo tego, że to jest niby ten sam model, to ten materiał jest o wiele mniej rozciągliwy i spadają z talii. Nie trzymają się w ogóle w talii. Wszystko widać, moi drodzy. Niezależnie od koloru. Ostatnia para Oceans Apart i mam nadzieję, że tutaj one zaliczą się do testów. Te leginsy już miałam na sobie, tylko że w innym kolorze. Dobra, to są leginsy za 319 zł. Ja czuję już, że są trochę za duże. Nogawka tutaj lekko odstaje, plus tak jak w Lemis w tym większym rozmiarze, czuję dużo materiału, nie trzymają się na talii. Te leginsy możemy zaklasyfikować w ogóle do oceny. No i w tych leginsach nie mamy widocznych niedoskonałości na pośladkach,
bo mają tutaj podwójny materiał, także plus za to. Te leginsy są za duże na mnie. Ja, żeby one mi się trzymały w talii, musiałabym je podciągnąć tutaj. W tych leginsach, jak chodzicie, no jest camel toe. Po prostu ten szef i materiał, który tutaj jest w miarę cienki, wchodzi w środek części kobiecych. Ładniej wyglądają niż lemis, ale wygląd pośladków to samo. Ten sam szef tutaj, jeszcze bardziej spłaszczający tyłek. Nie podoba mi się, jak to wygląda, jak pośladki się prezentują. No nie, brzydko to wygląda. Nie prześwitują. Czy trzymają w talii? Nie trzymają w talii, ale to jest kwestia złego doboru rozmiaru, bo jak gdybym miała eski z tego, myślę, że spokojnie na tej talii by trzymały, bo pamiętam, jak zamawiałam poprzednie. Nie są to leginsy komfortowe, nie są to leginsy, w których bym się dobrze czuła na treningu. Pośladki wyglądają brzydko, spłaszczają pośladki. Jedyny plus za brak prześwitu, ja bym tutaj dała 3 na 10. Jeszcze te leginsy jestem w stanie zrozumieć, czy niektóre modele, ale te bezszwowe naprawdę nie rozumiem, jak można w ogóle taki produkt sprzedać, w tym chodzić, ćwiczyć. Dziewczyny, tam wam po prostu wszystko widać. Także, no, niestety, nie zawsze to, co jest w internecie, jest rzetelne, adekwatne i ma jakieś przełożenie na tutaj rzeczywistość. Wiecie, reklamę jesteście w stanie zrobić przepięknie, gdzie żadnych niedoskonałości nie widać. Jakie to ma zastosowanie w praktyce? Dobra, kolejne cztery firmy tak naprawdę. Są to firmy, które oferują leginsy, myślę, że z podobnej półki cenowej. Są one na pierwszy rzut oka też bardzo podobne, jeśli chodzi o skład, o materiał, w ogóle o krój. Także mamy tutaj Strong Point, Gym Hero, Carpatry i Bocower. Bocower to jest jedna z tych nowych marek z nowych marek, bo Bocower jest to marka, z którą w ogóle nie miałam styczności, także jestem ciekawa, jak te leginsy będą leżeć. Zaczynamy od Gym Hero, ponieważ tutaj z Gym Hero i ze Stronga zamówiłam po dwie pary leginsów, także mierzymy. Cena Gym Hero za jedną parę leginsów bezszwowych musimy dać 169,99. Czyli 170 zł. A mam na sobie teraz leginsy Gym Hero. One są super push-up. Powiem wam, że jeśli chodzi o wygodę, no to bardzo mi się podoba długość nogawki. Fajnie te leginsy wyglądają. Dobrze się w nich czuję, ale jeśli chodzi o obszar pośladków, no niestety są niewygodne. Szwy bardzo mocno wrzynają się po prostu. Wrzynają się, nie wiem, najprawdopodobniej jest to spowodowane tą taką selekcją na pośladkach. Zobaczcie, jeśli macie na przykład większe pośladki, a szwy kończą się tutaj, to one wam optycznie od razu te pośladki zmniejszają. Jeśli jesteście szczuplejsze, macie mniejsze pośladki i szwy kończą wam się tutaj jeden pośladek, no to fajnie, ale moim zdaniem jest to bardzo odważne, taka selekcja na pośladki, bo każda kobieta jest inna, każdej kobiecie w różnym momencie kończy się pośladek i no moim zdaniem wygląda to źle. Stanę bliżej, no niestety niedoskonałości są widoczne, każda kobieta ma jakiś minimalny celulit, u mnie tych niedoskonałości dużo na pośladkach nie ma, w ogóle zobaczcie, jak one tutaj jakby odrzynają ten pośladek. No nie podoba mi się, jak to wygląda. Nie trzymają też się tu dobrze. To jest eska. Musiałabym... Dużo też miejsca mają tutaj w talii, więc trzymanie w talii tak średnio bym powiedziała. One w ogóle są wysokie. Taki brzuszek ciążowy by się tutaj zmieścił. Ja bym je na dwa zawinęła i dała tutaj mocniejszą gumkę. Camel toe może minimalny, jak tak mocno podciągnęłam, ale w porównaniu do leginsów bezszwowych z Oceans Apart czy do innych firm, które testowałam, ten camel toe jest taki, że no nie przeszkadza moim zdaniem. Czy prześwitują? To jest kolor zielony. No niestety, jak może stoję, to nie prześwitują, ale jak robię przysiad, to widać. To widzicie moje majtki. I to jest kolor oliwkowy. Jak podciągnę... No, nie ma tego prześwitu jakiegoś bardzo dużego, ale delikatny jest.
4,5-4,5 na 10. To jest już inny model. On już nie ma takiej selekcji na pośladkach. To jest tutaj mocno wyprofilowany ładnie. Widzicie, jak szwy idą? Serduszko i do góry. Powiększają optycznie pośladki. Fajnie to wygląda. No i powiem Wam, że jestem pozytywnie zaskoczona, bo te leginsy, wygoda 10 na 10. One naprawdę są bardzo wygodne. Jeśli chodzi o jakąś mobilność, materiał, są naprawdę świetne. Ja wcześniej z Gym Hero nie zamawiałam tego modelu, ale powiem Wam, że dotychczas, jeśli chodzi o wygodę, to takie na równi z takimi Gymsharkami. Jedyne co, czuję, że tutaj mi się mocno roluje materiał. Stali delikatnie będą spadać, bo ja zamówiłam tutaj M-ki. Jeśli zamówiłabym S-ki, myślę, że one byłyby idealne. Naprawdę te leginsy są wygodne. I też ładnie się układają na pośladkach. Jeśli chodzi o prześwit, musiałabym tak naciągnąć mocno, ale jak jest normalnie na mnie, czy jak robię przysiad, to nie widać. Nie widać tak majtek. Niedoskonałości troszkę widać, bo jest to cieńszy materiał. Trzymanie w talii myślę, że jest lepsze niż w tamtym modelu, bo tu jest cieńszy materiał, bardziej taki zbity i jest zdecydowanie mocniejsze to trzymanie w talii, a już jakbym miała S-ki, to już w ogóle leginsy bez zastrzeżeń w tym obszarze. Camel toe nie ma, może delikatny, minimalny, ale tak stoję, czy trenuję, czy robię przysiad, nie ma camel toe. Także pierwsze odczucia, no delikatny prześwit jest. Ale myślę, że spokojnie, mocna ósemka tutaj może siąść. Fajne leginsy, pozytywnie jestem zaskoczona, bo te pierwsze, no nie, a tutaj te bym zostawiła. Kolejna marka, mamy to Strong Point, jest to też marka dosyć mocno promowana. Czuję bardzo mocno skondensowany taki materiał, który aż uciska. Zero jakiejkolwiek wygody przy poruszaniu się. Także jeśli chodzi o wygodę, no to naprawdę no nie ma tej wygody. Tutaj w ogóle przy przysiadach dużą blokadę czuję na udach, robiąc jakiś ruch. Cała się spociłam zakładając te leginsy. Wyglądają naprawdę przepięknie. Ogólnie długość nogawki, kolor, design bardzo mi się w Strongu podoba, ale to jak one się układają, to w ogóle jak przez nie tutaj niedoskonałości widać, jak one w ogóle w sferze pośladków się układają, no pozostawia wiele do życzenia. Ten materiał jest po prostu niewygodny. Jak porównuję wcześniej Gym Hero, leginsy bezszwowe to jest przepaść. Delikatny camel toe, trzymanie w talii, zerowe. Ja jak się rozciągnę, zrobię skłony, poskaczę, to one po prostu no spadają z tej talii, zsuwają się. Materiał jest grubszy, nie ma tego prześwitu. Wzięłam jeszcze rozmiar M na L, cena to 179,99, 180 zł. W tym obszarze widzę, że materiał się roluje. Wygoda ok, 5 na 10. Mocno się zsuwają, tutaj czuję, jak się zsuwa szef. W nogach o wiele bardziej są wygodne, mobilne, czyli rozmiar tutaj robi, myślę, że robotę. Widoczne niedoskonałości. Widać, mocno widoczne niedoskonałości. Nawet jak idę, to one po prostu lecą, czyli trzymanie w talii zerowe. W ogóle strągi nie trzymają mi w talii, nie, musiałabym mieć tak, nie? Takie tutaj zbite. Wygląd pośladka, jak sobie ćwiczę, coś robię, ustawię te leginsy, spoko, ale jak na przykład chodzę, idę, nie ma tragedii, średnio, nie podoba mi się, nie chodziłabym w tych leginsach. No ja tutaj nic nie widzę, zobaczę jak to będzie wyglądać na nagraniu. Ale nie widać, jest to dosyć też ciemny kolor. Nie, no nie prześwitują, nie ma tego prześwitu. Ten większy rozmiar o wiele lepszy, no ale patrzcie, ja idę na przykład i on mi się tutaj marszczy. Od razu camel toe się robi. Camel toe jest w tych większych.
Źle to wygląda. To daję tutaj 3 na 10. Duży plus za design, za kolory, za nieprześwitywanie, ale reszta, spadanie, trzymanie w talii, nawet rolowanie się materiału, niedopasowany w ogóle rozmiar. W poprzednim teście leginsów, gdzie miałam leginsy z Carpatrii, takie bordowe, byłam z nich zadowolona, naprawdę spoko wyglądały na pośladkach, nie było camel toe, nie było też jakichś niedoskonałości, nie prześwitywały. Ogólnie one miały jakieś 7 na 10 opinie. Teraz chciałam wziąć pod lupę z Carpatrii trochę inne leginsy, jaśniejsze. Zobaczcie, jak one będą się nosić. Za te leginsy dałam 200 zł i powiem Wam, że jestem mega negatywnie, że jestem zawiedziona po prostu. Powiem Wam, że jestem zawiedziona. No prześwit jest jak przy Oceans Apart, nie? W ogóle wygoda i założenie tych leginsów to jest 0 na 10. One są tak niewygodne, widoczne niedoskonałości tutaj. No to wszystko Wam tu widać po prostu. Jeszcze tak się zsuwają z talii, jeśli chodzi o trzymanie się w talii, no to jest zero, nie? To samo co strong. Leginsy bordowe, tutaj Wam się gdzieś pojawią z poprzedniego testu, a to jest kosmos. To bym porównała bardziej do Oceans Apart, no bo ja w tym bym nie wyszła. Chociaż i tak z przodu nie ma takiego prześwitu. I tu nie powiecie, że rozmiar nie jest dostosowany, bo eski w innym modelu były dobre. Także... Camel toe nie ma. Mam ochotę je ściągnąć. Odciągnęłam te leginsy i pękły. Tutaj dziurka się zrobiła, jak podciągnęłam. Tak. Także... No nie, to nie są wygodne leginsy. 200 zł. Nie ma szans. Produkt nie warty swojej ceny. 1,5 na 10. Tragedia. Carpatrii, poprzednie leginsy, niebo a ziemia, nie? Kolejna marka Bocowear. No zobaczymy, z tą marką nigdy nie miałam w ogóle styczności, nie miałam nigdy takich leginsów, nie miałam nigdy leginsów z Bocowear na sobie. Cena to 159,99, także spoko, niewygórowana, ale zobaczymy, jak będą leżeć. Jeśli chodzi o pochodzenie, jest napisane 100% na metce Made in Poland, także plusik za to. Założyłam już leginsy. Są one w miarę wygodne. Myślę, że musiałyby się rozbić, tak jak Gymsharki, dopasować. Nie są jakoś super, hiper wygodne, bo też czuję delikatnie szwy, ale no nie ma tragedii. Są spoko. Myślę, że jakbym w nich potrenowała, będzie ok. Ładnie w ogóle wyglądają. Jeśli chodzi o widoczność niedoskonałości, no to tutaj materiał jest dosyć grubszy. W porównaniu do leginsów bezszwowych jest dosyć gruby. Camel toe. No camel toe musiałabym bardzo mocno je naciągnąć, ale jest praktycznie niewidoczny. Jak idę, no delikatnie. Może delikatnie, ale nie ma tragedii. Myślę, że przejdzie na siłownię. Trzymanie w talii jest w porządku. Dosyć mocno trzymają w talii. Ale powiem Wam, że jak tak dłużej w nich jestem, no to nie są one jakoś super wygodne. Też bardzo mi się podoba design ich. Są takie tutaj delikatnie ombre, cieniowane. Bardzo ładnie wygląda ten kolor. Ale jeśli chodzi o na przykład design, no to przecięcie takie koloru przez pośladek już optycznie ten pośladek pomniejsza. Powinno być coś takiego, albo tu powinien się kończyć ten kolor, a tutaj już mamy przez ten ciemniejszy niebieski, wizualne trochę pomniejszenie moim zdaniem pośladka. Na pośladkach też nie mają żadnej selekcji, żadnego oznaczenia i wyglądają jak trochę takie rajstopy. Nie podoba mi się wygląd pośladka. Moim zdaniem spłaszczają trochę pośladek. No i sami widzicie, no wygląda to źle. Ogólnie może na jakieś wyjście, czy do tuniki, czy na spacer gdzieś spoko, bo są w miarę wygodne, ładne, ale poszlad nie wygląda fajnie i materiał jest taki bardziej na zimę, na chłodniejsze dni, grubszy, zdecydowanie jest, mam wrażenie, że one są grubsze, no. Przez to też nie prześwitują, nie? Ogólnie porównując do poprzednich leginsów, to bym dała takie 5-6 na 10, także nie jest źle, ładnie wyglądają, ale ten pośladek... No wiecie, no jak kupujecie leginsy, chcecie fajnie dopasowane leginsy,
to jednak wygląd pośladka i brak camel toe jest... są to rzeczy priorytetowe, tak? Jestem ciekawa, jak inne modele z tej marki, może mają z jakąś selekcją na pośladki. Przetestowałabym, może jeszcze zamówię, ale tego modelu no, nie zostawiam. Sinsay teraz wydał kolekcję sportową z leginsami i bezszwowymi, i normalnie leginsami ze szwami. Także zamówiłam dwie pary. Są to jedne z tańszych leginsów, ponieważ kosztują 39,99. Trochę wyglądają tak jak takie no, kalesony, ale zobaczymy. Zamówiłam rozmiar i S, i M, żeby porównać, bo ostatnio z Sinsaya S-ka to w ogóle była jak XXS-ka albo XS-ka. Z H&M już testowałam ostatnio takie oliwkowe, zamówiłam nawet chyba ten sam rozmiar S-ka, tylko inny kolor. Zobaczymy, porównamy dwie takie marki typowo sklepowe, gdzie możecie iść do galerii i po prostu kupić. Powiem Wam, że jestem bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczona, ponieważ te leginsy są tak przyjemne, tak miłe, że no mam ochotę ich po prostu nie ściągać. Widać mi tu majtki, nie? Widać, ale z tych wszystkich najwygodniejsze leginsy, jakie miałam na sobie. Ogólnie 10 na 10, jeśli chodzi o wygodę. Poprzednie leginsy z Sinsay, z kolekcji sportowej, zwykłe, ze szwami, to była tragedia. To było 0 na 10 w ogóle, jakakolwiek wygoda. Tutaj ja czuję się, jakbym miała w ogóle jakąś drugą skórę. Jedyne, co widzę już, no to prześwit. Całe majtki moje widzicie. Nawet chyba po domu bym je zostawiła, albo do jakiejś, nie wiem, dłuższej bluzy, bo ja się czuję jak w jakiejś, nawet wygodniejsze niż jakieś rajtki. Ja się czuję, jakbym nie miała nic na sobie. Jeszcze takie, są tak miłe, ciężko w ogóle to opisać. Camel toe, no to... minimalnie, chociaż w ogóle kolor przepiękny. Niedoskonałości i tak dalej, pewnie widać. Trzymanie w talii 10 na 10, mocno się trzymają w talii. Naprawdę są fajne. Wygląd pośladków, no tutaj nie są to leginsy z żadną selekcją na pośladki i tak dalej, ale też nie jest źle. Ja te leginsy oceniam 9 na 10. Jedyne co, dobra 8 na 10. Jedyne co, to prześwitywanie i mocno widoczne niedoskonałości, ale reszta będę myślała, czy je w ogóle oddać. Przymierzymy teraz, bo zamówiłam, dobrze, że zamówiłam z nich ciemniejszy kolor, eski, i zobaczymy, czy będzie widać niedoskonałości, czy będą w ogóle tak samo wygodne, bo inny kolor to troszeczkę różnica w materiale. Nawet w ciemniejszym kolorze, jak możecie zauważyć, leginsy mocno, mocno prześwitują. Te leginsy oceniam tak 7 na 10. Niestety prześwit przekreśla, niezależnie od koloru, no bo tutaj mamy jaśniejszy kolor, no to wiadomo, bardziej będzie prześwitywał. Zobaczymy jak te z H&M-u, tutaj już czuję, że jest grubszy materiał. Wcześniej testowałam z nich kolor oliwkowy i powiem Wam, że te leginsy, tak jak wcześniej i teraz, uważam, że są to fajne leginsy do chodzenia. Czy prześwitują? Na pewno mniej prześwitują niż Sinsay. Czuć, że ten materiał jest grubszy, bardziej zgrzebny. Przez to też nie są tak wygodne jak tamte z Sinsaya. Ale bardzo ładnie wyglądają. Nie ma też w ogóle camel toe, co jestem pozytywnie zaskoczona. Wygoda, spoko. Myślę, że jeszcze by się rozciągnęły. Jeśli chodzi o wygląd pośladka, czy widoczne jakieś niedoskonałości, nie ma szału, ale nie ma też jakiegoś rozczarowania. Także na pewno lepiej wyglądają na pośladkach i bardziej kryją niedoskonałości niż niejedne leginsy sportowe. Także no tutaj jestem pozytywnie zaskoczona. Jeśli chodzi o trzymanie w talii, naprawdę spoko trzymają się w talii. Są dopasowane. W ogóle bardzo ładnie wyglądają. Podobają mi się, no. Także leginsy do chodzenia, nawet do jakiegoś treningu, zero jakiegoś profilowania na pośladki, ale spoko, jak za taką cenę w H&M-ie, myślę, że fajny leggings, tańszy, czarny model już w ogóle może być jeszcze lepszy. Myślę, że spokojnie mogę dać 7 na 10. Bardziej do chodzenia niż na trening, w jakieś góry, na spacer, jak najbardziej.
Ostatnia marka, moi drodzy, którą bierzemy pod lupę, jest to marka Jim Glamour. I śmiało mogę powiedzieć, że jest to w Polsce ta jedna z top najwyższych marek, jeśli chodzi o w ogóle ilość kobiet, które noszą Jim Glamour. Ja byłam bardzo ciekawa. Te leginsy zamówiłam do pierwszych testów. I to były chyba jedne z tych leginsów, które zostawiłam. Przy przymiarkach wyglądały... Nosiły się przez chwilę bardzo dobrze. Potem zrobiłam w nich trening. No i tutaj możecie zobaczyć, że na przykład jak stałam w nich, pokazywałam, to jest minimalny camel toe. Delikatny, prawie w ogóle niewidoczny. Jak zaczęłam ćwiczyć, no to camel toe jest bardziej widoczny. Są to leginsy też takie push-up, mocno na pośladkach wyselekcjonowane, z dosyć cienkiego materiału, bardzo wygodne. Ale dla kobiet, które mają niedoskonałości, które są większymi M-kami, L-kami, a nie idealnymi S-kami, po prostu bez żadnych niedoskonałości, mogą troszeczkę się czuć niekomfortowo w tych leginsach. Jeśli chodzi o cenę leginsów, no to z tych leginsów długich mamy 159,99, czyli cena jest naprawdę spoko, niewygórowana. Jeśli chodzi o krótkie spodenki, bo zamówiłam też krótkie spodenki, to mamy stówkę, także naprawdę cena spoko. Jim Glamour produkuje i w Polsce, i w Europie, także niektóre leginsy dostaniecie made in Europe, niektóre made in Poland. Ja tutaj się spotkałam z różnymi opiniami właśnie, że dziewczyny też mówiły w Jim Glamour, że jedne leginsy dostają super, z jednej kolekcji, z ekstra materiału super się noszą, a drugie zamawiają na przykład jeszcze raz ten sam model i leggings jest całkowicie inny. I słyszałam wiele takich opinii o Jim Glamour. Także no tutaj myślę, że jest to kwestia dwóch różnych dostawców. No i tyle. Ja mam teraz te leggingsy, jedne z bardziej popularnych. Jeśli chodzi w ogóle o wygodę, o dopasowanie, no to tutaj, moi drodzy, to jest 10 na 10. Jedyne co, no to delikatny camel toe. Musicie mi przyznać, że wrzynają się delikatnie. Ja mam rozmiar S. Niedoskonałości no widać, no to są leginsy, oni je reklamują jako druga skóra. Widać te niedoskonałości, ale też to, że widać niedoskonałości, równa się takie dopasowanie, wygoda, więc trochę coś za coś. No nie wiem, czy wy widzicie tutaj majtki, bo ja delikatnie widzę. Ja delikatnie widzę, że one trochę prześwitują. Myślę, że w czarnym kolorze nie byłoby takiego problemu, ale no prześwit jest. Minimalny, ale jest. Leginsy, jak na razie Gym Hero, te to były wow. Widać tutaj camel toe delikatnie, ale są bardzo wygodne i na pośladkach... I na pośladkach bardzo ładnie wyglądają. Wiecie, czasami leginsy mogą być super, zarąbiste, w każdej kategorii być 10 na 10, a ten jeden aspekt, czyli na przykład prześwitujące pośladki albo camel toe, no to już jest tak, że dyskwalifikuje, że nie wyjdziecie w tym. Także tutaj no myślę, że 7 na 10. Mamy teraz krótkie spodenki z Jim Glamour. No i powiem wam, że jeśli chodzi o wygodę, naprawdę są one super wygodne. Dopasowanie się, trzymanie w talii, naprawdę na plus. Mocno tutaj wszystko trzymają. Fajnie też, że nie są super krótkie, jak bardzo wiele spodenek takich do ćwiczeń, ani nie są to też bajkery, tylko mają naprawdę idealną długość. Jeśli chodzi o widoczne niedoskonałości, no to powiem wam, że no tutaj widać te niedoskonałości. Nie tak bardzo jak w tamtych, materiał jest może delikatnie grubszy. Jest też taki niejednolity, przez to tych niedoskonałości nie widać aż tyle, ale no są bardzo cienkie. Czy prześwit na pośladkach jest? Nie ma. Nie ma tutaj prześwitu na pośladkach. Jest naprawdę spoko, bardzo ładnie wyglądają na pośladkach. Super się układają, nie spadają z talii. Jedyny największy minus, tak jak w poprzedniej sztuce, no to camel toe. Ja nie wiem, ale no... camel toe jest duży. Musiałabym cały czas sobie po prostu poprawiać te leginsy, ale camel toe moim zdaniem przekreśla. Jak wygodne by nie były, jak dopasowane by nie były, to jak stoicie sobie dziewczyny albo trenujecie i leginsy dosłownie no tak wam się wrzynają. Ja przepraszam bardzo, ale no tak to wygląda. Może
no nie wiem, kwestia założenia trochę grubszych majtek, ale no widać ten camel toe. Są super dopasowane. Nie wiem, jak to jest, że po prostu. Nie wiem, może kwestia szwów, że są na przykład źle skrojone, czy materiał jest taki w tej sferze, albo powinien być grubszy trochę materiał, ale wrzynają się mocno. Dałabym 6-7 na 10. Ten camel toe też może jak, no nie wiem. Dajcie znać, jak wasze odczucia z Jim Glamour i camel toe, bo u mnie on występuje. No jest dosyć widoczny i teraz co z takimi leggingsami zrobić? Teraz firma, której chyba nie muszę przedstawiać, zostawiła mi ją na ostatni test, jako taka wisienka na torcie. To są Gymsharki i powiem wam, że Gymsharki to są dotychczas leggingsy, które są niezniszczalne. Najwięcej w nich ćwiczyłam, najwięcej je prałam. Są po prostu genialne i moim zdaniem warte każdej ceny, bo też nie są tanie, kosztują 200-300 zł, a naprawdę te leggingsy na przykład z kolekcji Como mam już trzeci chyba rok, albo drugi. Gymshark chyba nie sprawdził mi się tylko w jednej parze, którą sprzedałam z jakiejś kolekcji Seamless, a tak to po prostu nigdy mnie nie zawiódł. Nie mam teraz pary, którą zamówiłam z ostatniej kolekcji, takiej brązowej. Tu wam się pojawiają te leggingsy i tutaj to jest 9 na 10. Jedyne co z tymi brązowymi, kwestia ich rozbicia, dopasowania się, ale ogólnie jak już w nich trenowałam, naprawdę Gymshark z czystym sumieniem mogę polecić. Także jak chcecie kupić sobie albo kupić swojej drugiej połówce, doradzić komuś leggingsy, naprawdę Gymshark bez zastrzeżeń. Teraz wam przymierzę te leggingsy, pokażę jak wyglądają. One są troszkę grubsze, ale no są genialne, ja je uwielbiam. Kupiłabym wszystkie kolory z tej kolekcji Como, także jak tylko wyjdzie, to kupujcie. Warte każdej ceny. Na Gymsharku jeszcze po prostu się nie zawiodłam. Co tu dużo mówić, to jest moje 10 na 10. Już się powtarzam, po prostu są genialne. Przymierzam i myślę, że na Gymsharku kończymy test. Aha, z Gymsharka jeszcze mam bikery, krótkie spodenki i tak naprawdę wszystko mi się sprawdza i mam te leggingsy już potestowane, porozciągane, poprane i jest wszystko tak, jak być powinno. To są moje dziesiątki leggingsy, 10 na 10 bez żadnych zastrzeżeń, adekwatna opinia, bo już przetestowane. Jeśli chodzi o wygodę, trzymanie w talii, brak camel toe, nie ma tutaj moim zdaniem żadnych mankamentów. Jeśli chodzi o prześwit, wygodę, w ogóle, proszę, powtarzam, wygląd na pośladkach, one już są oczywiście trochę rozciągnięte, ale no powiem wam, że to jest dobry leggings. Mam też różowe, może znajdę jakiś filmik i polecam. Możecie dać znać, jak wasze doświadczenia z Gymsharkiem. Ja miałam w 99% pozytywne. Dobra, dobra marka. Co tu dużo mówić? Mocna dziesiątka. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że test wam się podobał, że wniesiecie z niego coś, że wam pomoże w doborze odpowiednich leggingsów. Pamiętajcie, że ja jestem Anią, która ma takie wymiary, taki poziom tkanki tłuszczowej, taką budowę, miednicy, części kobiece. Każdej kobiety tak naprawdę się różnią, także tutaj naprawdę nie sugerujcie się jeden do jednego, ale w moim odczuciu test był rzetelny. Wszystkie najważniejsze aspekty poruszyłam, wzięłam pod lupę, też właśnie to nie były tylko i wyłącznie marki sportowe, jak tak przymierzałam, to zdałam sobie sprawę, ale H&M i Sinsay były to dwa sklepy, które pojawiały się najczęściej w ankiecie, które chciały się, żebym przetestowała. Myślę jeszcze nad zrobieniem testu, gdzie przetestowałam takie marki, wiecie, typu Oysho, H&M, nie wiem, Bershka Sport chyba kiedyś swojego czasu była. Także dajcie znać, czy chcecie kontynuację z Decathlonu, takich typowo sklepowych galerii, typowych marek dostępnych w galerii, w sklepach stacjonarnych. Chciałabym taki test zrobić, też tańszych. No i to było na tyle. Zapraszam też na mojego Instagrama, tam często pokazuję treningi, leggingsy, jakieś opinie. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się spisały leggingsy z poszczególnych marek. Jestem bardzo ciekawa waszych opinii. A teraz żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki!